Sądziliśmy, że uciekamy z miasta, a tu tak dużo samochodów. Odejdź. Ale na tych hektarach to i tak się nie będzie czuło. Idziemy zwiedzać. Oglądać roślinki. Azaliowe zapachy, kolory. Może za 20 lat będę miała takie drzewo. To jest paulownia. Piękne drzewo, piękne kwiaty, piękny zapach. Cudowny zapach, miododajny. Tropak zaginionego świata. Wiewiórka, wiewiórka, tam jest wiewiórka. Rudzielec. Nie można tutaj chodzić. Piękny kwiat. Tak jakby na talerzu były kwiatuszki podane. Są te średnie, te mocno pachnące. Migdałami pachnie. Można się pochuśtać. Brzoza broda kowata, odmiana delikatna. Thank you.
wdzięczności to mnie zatkało. Nawet nie umiem powiedzieć, jak pięknie to wygląda. Takie mieć w ogrodzie. A piękności trzeba przenieść do domu. Powąchaj, jak cudnie pachną. Natura jest piękna. Wreszcie odpoczynek na łonie natury, w pięknym plenerze, w arboretum w Wojsławicach. Piękne tereny, 62 hektary terenu, żeby to przejść, to trzeba nieźle się nachodzić. Piękne kwiaty, różaneczniki, rododendron, różanecznik to rododendron, azalie, bzy, no wszystkie piękności. Siąść, zjeść śniadanie, wypić kawę. Zapraszam wszystkich do Arboretum Wojsławica.